Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Na wszystkie rzeczy pod słońcem przychodzi odpowiednia pora, jakby to powiedział Kohelet. Jest czas karnawałowej zabawy i czas pokuty. Teraz przeżywamy ten drugi. A dziś Jezus ukazuje nam racje, dla których należy podjąć wielkopostne wyrzeczenia. Zabiorą im Pana Młodego. Jezus posługuje się obrazem matrymonialnej miłości, określając relacje między sobą a Kościołem. Post jest niezbędną pomocą w odbudowaniu tej relacji. Kiedy doświadczymy w życiu, że zbyt mało w nim Jezusa, że ktoś nam go zabrał, albo sami gdzieś na jakimś etapie naszego życia go porzuciliśmy, to właśnie post przychodzi nam z pomocą. Pozwala nam odrzucić wszystko, co nie jest Bogiem, a skoncentrować naszą uwagę wyłącznie na Nim. Doświadczenie braku lub osłabienia relacji z Jezusem jest motywujące w poszukiwaniu Go. Chociaż ta swoista ciemna noc dla każdego, kto mocno kocha Jezusa, może się wydawać doświadczeniem okrutnym, to jednak również takie doświadczenia są konieczne w naszym życiu duchowym. One właśnie, paradoksalnie, najbardziej umacniają naszą miłość do Jezusa. Czasami potrzeba doświadczenia straty, aby zrozumieć, jak bardzo kochamy drugą osobę, jak ważna jest ona w naszym życiu. Niech ten czas Wielkiego Postu, swoisty czas ciemnej nocy, doświadczenia mistycznego, będzie dla nas okazją do intensywniejszego poszukiwania Jezusa, oblubieńca naszej duszy.